Mimo że luty tuż, tuż, to czas kolędowania jeszcze trwa. Dlatego znajdujemy się dzisiaj w Sanktuarium Świętego Jakuba w Brzesku na koncercie noworocznym, w którym będziemy słuchać kolędy i pastorałki. Dla mnie śpiewanie kolęd nie jest centrum świętowania Świąt Bożego Narodzenia. Nie jest ono najważniejsze, ale w takich momentach właśnie jak festiwale albo jak nie wiem, spotkanie na jakimś wspólnym kolędowaniu z przyjaciółmi, z rodziną, no to jest przede wszystkim muzyka bardzo łączy. Dzięki temu festiwalowi sama stawiałam pierwsze kroki w tej branży i zamarzyło mi się, żeby właśnie opiekować się młodymi artystami i żeby oni też spełniali swoje marzenia. A ten konkurs w tym pomaga, naprawdę. Co roku organizowaliśmy tutaj konkurs noworoczny i zapraszaliśmy różnych artystów z różnych stron, koncertowali właśnie w styczniu, gdzieś w okolicach tego właśnie nowego roku, ale od pewnego czasu, od iluś tam lat do tyłu, chcemy, żeby zaprezentować się na tym koncercie noworocznym laureaci tego konkursu kolęd i pastorałek o mszy świętego Jakuba. Żeby młodzież miała taką przestrzeń, dzieci, młodzież, żeby się pokazać, rozwinąć talent, zmierzyć się ze sobą, przełamać swój stres. To są artyści, młodzi artyści, przed nimi jeszcze czas, może i karier, bo w tym konkursie występowali też tacy, którzy dzisiaj są na deskach wielkich oper, śpiewają. Ten konkurs ma zasięg lokalny, powiatowy. To nie jest konkurs ogólnopolski, nie mogą się zgłaszać tutaj do naszego konkursu ludzie spoza powiatu brzeskiego i właśnie to ma znaczenie, że promujemy tych naszych lokalnych artystów. Ale oczywiście też chodzi o taką większą głębię, czyli przede wszystkim o ten wymiar wiary, no bo kolędy niosą ze sobą przesłanie ewangelizacyjne. Chodzi o Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem świata i też o to nam chodzi, żeby, no bo trzeba przyznać, że oprócz kolęd i pastorałek jest dużo takich piosenek bożonarodzeniowych, ale ja staram się zawsze zwracać uwagę na to, żeby to były piosenki, które mają znaczenie religijne. Najważniejsze, żeby rozumieć, o czym się śpiewa, żeby dzieci i młodzież zdawali sobie sprawę, co chcą przekazać i o czym kolęda i pastorałka mówi. To jest najważniejsze. Kolędy, te w języku polskim, ludzie zazwyczaj znają pierwszą zwrotkę, drugą, więc jest to coś, co możemy wszyscy razem śpiewać, więc pod tym względem kolędy uwielbiam. Śpiewamy, modlimy się publicznie, tak? A kolędy to jest piękny taki wymiar właśnie tej publicznej modlitwy, chwalenia Pana Boga.